Cześć, w imieniu redakcji Vroom TV chciałabym Was powitać w nowym 2016 roku. Przed nami nadchodzący sezon, który na pewno będzie obfitował w niesamowite zwroty akcji na torach. A my w związku z tym mamy nowe postanowienie noworoczne i chcielibyśmy Wam przedstawić nowy program. Plotki we Vroom TV to propozycja, przy której możecie się zrelaksować, pośmiać i zobaczyć kierowców z innej strony. Verstappen ostatnio wrzucił na swoje konto na Instagramie zdjęcie z przejażdżki po arabskich pustyniach. Kierowca F1 no niestety miał kilka wpadek na torze na początku swojej kariery, więc pytanie, czy jego siostra czuła się z nim bezpiecznie. Kiedy ktoś mówi Danica Patrick, co ma Cię przed oczami? Bo my jedną z jej wielu sesji tego typu. Jednak od niedawna Danica w zaciszu swojego domu preferuje nieco odmienny styl. Jak myślicie, co w wolnych chwilach robi mistrz świata enduro Tadeusz Błażusiak? Gra w kosza, gra w golfa, może relaksuje się nad basenem? Nie, nic z tych rzeczy. On cały czas nie może się oderwać od dwóch kółek i zabiera łaskawie swojego Harley'a na przejażdżkę. Boże Narodzenie dopiero co się skończyło, a niektórzy kierowcy na pewno sobie pofolgowali przy stole. I teraz jest czas na spalenie tych kalorii. Co robi Chase Elliott, kierowca NASCAR Sprint Cup Series? Razem ze swoim ojcem, Billem Elliottem, jeżdżą sobie po górach na swoim skuterokrosie. Daniel Ricciardo okres świąteczno-noworoczny spędza w swoim rodzinnym domu w Australii. Wielu kierowców w tym czasie odpoczywa, spędza czas z rodziną, najczęściej jeszcze upalają jakieś maszyny napędzane benzyną, a Daniel, zobaczcie sami. Na koniec Ramona Carlson, która w zeszłym roku startowała w rallycrossowych Mistrzostwach Świata. Szwedka odwiesza kask na sezon 2016, ponieważ spodziewa się dziecka. Termin wyznaczony jest na maj. I to właśnie rozwiązuje naszą zagadkę, dlaczego Ramona nie wystartowała w ostatnich zawodach sezonu 2015. Zapraszamy już w kolejnym tygodniu na następny odcinek Plotek we Vroom TV. Jeżeli macie jakiekolwiek sugestie, napiszcie do nas na adres redakcja@vroom.tv. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał, klikając tutaj. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Oh my God. Give us a five. Oh my God.